Już chyba jesteśmy. Dzień dobry. Cześć wszystkim. Ustawiamy kamerę. Proszę, czy tak będzie dobrze? Trochę niżej, żeby było widać. Chyba powinno być. Może przymierzę się tutaj jeszcze. Wszystko będzie widać. Dobra, za chwilę zaczynamy. Jeszcze mamy moment. Idziemy do mamy, dobra? Ja odprowadzę swojego małego pomocnika. Jest Sisi. Idę robić dziurę. Pójdę ci z mamą, ok? Ok, jeszcze mamy 2 minuty, jeszcze chwila, zaraz zaczniemy. Dawid Dominia, ktoś tam leży. Tak, mój mały pomocnik chciał ze mną robić judo, ale nie wiem, czy dalibyśmy radę przeprowadzić ten trening. Mogłoby być nam dość trudno. Ale już trochę z tego judo potrafi. Przewroty robimy perfekcyjnie. Jeszcze rzucam okiem na plan. Okej, chyba możemy zaczynać. Już możemy, na pewno. Witam serdecznie. Cześć wszystkim tygrysom, tygrysicom i ich rodzicom. Dzisiaj przygotowałem dla nas bardzo porządny zestaw ćwiczeń, zresztą jak co tydzień, ale dziś będzie wyjątkowo wymagający pod względem takim fizycznym. Będzie trudno wytrzymać ten trening, ja już się boję, bo przede mną 2 godziny. Mamy zaplanowany taki trening, który nazywa się Tabata, czyli chwilę ćwiczymy, chwilę odpoczywamy i w ten sposób będziemy dzisiaj wykonywać wszystkie ćwiczenia przez całe pół godziny, dlatego przygotujcie sobie, jeżeli ktoś jeszcze nie ma, wodę. Na pewno dzisiaj będziemy mogli ćwiczyć albo w judogach, tak jak ja jestem, później ją ściągnę, bo wygodniej będzie nam te ćwiczenia dzisiaj robić bez judogi. Może być koszulka, może być o gołym torsie, jeżeli ktoś czuje, że jego sylwetka jest bardzo, bardzo wysportowana, to może się chwalić przed rodzicami albo sam przed sobą, bo mam nadzieję, że zostajecie w domu i nikomu się nie pokazujecie przez ostatnich kilka dni. Jeszcze trochę tak zostanie, więc zapraszam do dzisiejszego treningu. Oczywiście zaczynamy z biurką. Dzisiaj w pozycji stojącej, przypominam, pięty razem, palce lekko na zewnątrz, ręce na uda. Postawa rej. Tak jest, tygrys, ukłon. Możemy ściągnąć sobie judogi. Będzie nam wygodniej ćwiczyć właśnie bez bluzy. Ja ją zostawiam, ale z biurka, wiadomo, ćwiczymy judo, więc musi być z judogą, nie inaczej. Już poprawię swój pas. Okej, dobra. Zaczynamy od takiej delikatnej rozgrzewki, czyli pogramy w rycerza, smoka i księżniczkę. Wiem, że dzisiaj są też z nami zawodnicy z innych klubów, bo wysłaliśmy zaproszenie na nasze treningi do klubów, różnych klubów z Dolnego Śląska, więc witam serdecznie i wy może nie znacie tej zabawy w księżniczkę, smoka i rycerza, więc wytłumaczę jeszcze raz. Luźno podskakujemy na mój sygnał, albo klaśnięcie, albo hop, wykonujemy 3 figury. Pierwsza w ten sposób księżniczka, druga wykrok z ręką do przodu, to jest szermierz, i trzecia smok. Koniecznie właśnie z tym krzykiem, żeby zaprezentować dobrego smoka. 3 figury, rycerz, zasady takie jak kamień, papier, nożyczki. Smok wygrywa z księżniczką, przegrywa z rycerzem. Rycerz wygrywa ze smokiem, przegrywa z księżniczką. Księżniczka wygrywa z rycerzem, przegrywa ze smokiem. Ja kontra
podskakujemy luźniuteńko to jeszcze dopiero początek, rozgrzewka, uwaga, hop, ła! Jedna kolejka za nami, podskakujemy, przy okazji można sobie paluszki rozgrzewać, nadgarstki, poruszać się trochę, hop, szermierz, skaczemy dalej, skaczemy luźniuteńko, hop, księżniczka. I jeszcze przeskoki. I hoppa! Podskoki luźno z nogi na nogę. Hop, 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 hop. I hop! Szermierz. Skaczemy luźniutko. Hop, hop, do przodu, do tyłu. I hoppa! Smok. I hop! Księżniczka, podskakujemy luźno. I hop! Księżniczka. I hop! Ua! Smok. Dobra, kończymy tą grę. Trochę się rozluźniliśmy. Dobra, zaczynamy. Ja włączam stopę. Jeszcze wytłumaczę, na czym będą polegały nasze ćwiczenia. 20 sekund ćwiczenia, 10 sekund przerwy i później znowu 20 sekund ćwiczymy. Jeżeli macie taką możliwość, możecie puścić sobie z serwisu YouTube Tabatę. Jak piszecie Tabata, to na pewno jakaś muzyczka wam wyskoczy. Ktoś tu coś do nas... Dzień dobry. Możecie wpisać sobie taki tytuł Tabata, będziecie mieli muzyczkę. Ja tego zrobić nie mogę, ponieważ gdybym puścił tę muzykę, to pewnie nasza transmisja zostałaby zablokowana, więc ja będę ćwiczył bez muzyki, ale wy na jakimś sprzęcie możecie sobie muzykę włączyć, żeby była energia, był power i będzie wam się lepiej ćwiczyło, a ja postaram się mniej mówić, a więcej ćwiczyć. Zrobimy, słuchajcie, ponieważ wy jesteście najmłodszą grupą, zrobimy sobie każde ćwiczenie 4 razy, tu widać, na czarno widać, 4 razy każde ćwiczenie. Będziemy zaczynać od takich prostych, w międzyczasie ja będę tłumaczył ćwiczenie, które następne będziemy robić, a mam nadzieję, że wy będziecie słyszeli mój stoper. Dajcie znać, jak to ja, Bartek. Nie wiem, który Bartek. Bartek, musisz się przedstawić dokładniej, bo kilku Bartków w Judo Tigers trenuje. Dajcie znać, czy widać, słychać mój stoper, żebyście też mieli pojęcie o czasie, czy będę musiał mówić start, stop, czy nie, bo podejrzewam, że się szybko tu zasapię i nie będę miał siły na to. Okej, dobra. Pierwsze ćwiczenie to jest bieg w miejscu. 20 sekund ćwiczymy, 10 sekund przerwy, można się rozluźnić, ale nie odchodzimy nigdzie do pokoju, łazienki, nie włączamy bajki na telewizorze, tylko 10 sekund odpoczywamy w miejscu, później znowu 20 sekund ćwiczymy, 10 przerwy i tak przez 4 kolejne serie. Później będę dawał następne ćwiczenie. Okej, dobra. Bieg w miejscu. Gotowi? Włączam mój stoper. Go! Dajcie tylko znać, czy słychać stoper, dobra? Ja zaraz podejdę do komputera, przeczytam. Marcin ćwiczy, Maciek ćwiczy, trenerzy gotowi, ale dajcie mi znać w komentarzach, czy słychać ten stoper, czy nie. Stop. 10 sekund przerwy. Nie ma informacji, czy słychać, czy nie słychać. Daję głośniej. OK, 3, 2, 1, go! Biegniemy w miejscu. Sprawdzam. Słabo, nie? Słychać, dobra. Przestanę tu, wybiegniecie. Tu na pewno będzie mój stoper. Słuchaj, 10 sekund, to jest połowa. Biegniemy. 3 sekundy, 2, 1, stop. Teraz mam nadzieję, było słychać 10 przerwy. Trudno pisać, jak się biegnie, zdecydowanie. Słychać słabo, no ale coś tam słychać. Dobra, uwaga, 3, 2, 1, go, 20 sekund. Będę mówił w takim razie, dopóki nie jestem totalnie zasapany, to będę starał się mówić. 10. Pięć. Stop. Odpoczywamy chwilę.
i ostatnia seria przed nami. Starajcie się robić to szybko i dać z siebie dzisiaj. Maxa będzie ciężko na cały tydzień, ale nabierzecie, mam nadzieję, dużo energii. Start! Czwarta seria. Dziesięć sekund. Pięć. Jeszcze chwila. I stop. Ok, zakończyliśmy naszą serię. Jest. Dobra, coś tam słychać, czyli będzie ok. Przepraszam, coś tu się włącza, ale nie powinno. Dobra. Następne ćwiczenie, jakie mamy, to są pajacyki. Jedziemy od razu. Gotowi? Go! Hop. Skaczemy jak nogi są w rozkroku. Ręce stykają się na górze. Czaszczemy rękami nad głową. 5 sekund. 3, 2, 1, stop. 10 przerwy. No, to chyba będzie bardzo, bardzo trudny trening. 3, 2, 1, uwaga. Go, hop. Muzyczka przydałaby się tutaj w tych ćwiczeniach, więc jeśli macie taką możliwość, to włączcie muzyczkę. 5 sekund. 100. Przerwa krótka. Jedziemy dalej. 3, 2, 1, go! Hop, 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 hop. Połowa. Mam nadzieję, że słyszycie to pikanie, bo ja za chwilę nie będę mógł mówić. Stop. 10 sekund przerwy. Przed nami ostatnie. Mnie się tu coś przekrzywia. Uwaga. Go. Ostatnie pajacyki. Połowa. Pięć sekund jeszcze. Stop. Dobra. Przerywamy tą serię. Krótka przerwa na coś do piczka. Ok. Chłopaki, dziewczyny, pokazuję następne ćwiczenie. Pokażę wam bokiem, później przodem. Opieramy ręce w pozycji jak do pompek. Nogi razem, brzuch napięty. Nie wypychamy tyłka do tyłu, brzuch nie opada. Do maty w ten sposób i teraz skaczę nogami do rozkroku i nogi łączę. Hop, hop, hop. Jeżeli ktoś z was będzie czuł, że bardzo się zmęczył, to postarajcie się wtedy tylko trzymać pozycję do pompek, ok? Albo robić wolniej. Dobra, jedziemy z następnym ćwiczeniem. Uwaga. Go. Hop, hop. Dziesięć sekund przerwy. Przerwa bardzo szybko ucieka, bo już została sekunda. Jedziemy drugą.
Połowa za nami. Jeszcze tylko 2 razy po 20 sekund. 1. Jedziemy. Trzy serie poszły. Ostatnia przed nami. To jest bardzo trudne ćwiczenie. Pamiętajcie o tym. Brzuch trzymamy napięty prosto. Całe ciało i jedziemy. Te rozkroki ostatnia. Połowa. Trzymamy, trzymamy, trzymamy. I koniec. Zakończyliśmy nasze trzecie ćwiczenie w formie tabaty. Jeszcze mamy sporo czasu i zdążymy się mocno zmęczyć. Dzisiaj bardzo wymagająco. Przerwa na picie. Ok. Następne ćwiczenie będzie trochę lżejsze, żebyśmy się przygotowali do kolejnych mocnych ćwiczeń. Będziemy robili pady w tył. Będziemy robili pady w tył. Dobrze je już znamy. Przypomnę tylko. Głową nie dotykamy podłoża. Broda cały czas dociśnięta do klatki piersiowej. Ręce wyprostowane. Jak dotykają, jak plecy dotkną maty, ziemi, dywanu, podłogi, to uderzamy tymi rękami. O, komputer mi spada. Uderzamy tymi rękami pod kątem 45 stopni, czyli mniej więcej tak. Do tułowia, tyłek zostaje na macie. Gotowi? 3, 2, 1, go! Aż sprzęt mi dzisiaj zawodzi. Wyćwiczycie, jedziemy pad z tyłu. Nie, zakładów nie było, Dawid. Zakładów nie było, a ja już połowę swojej serii straciłem. Mam nadzieję, że wy daliście radę. Jest 10 przerwy. 10 przerwy, odpoczywamy. Za chwilę znowu pad w bok, pad w tył. Pokażę to z drugiej strony. Tam widziałem, że ktoś skomentował, super, że jest czat. No bo wcześniej robiliśmy transmisje przeznaczone dla dzieci, a trzeba być zalogowanym użytkownikiem, żeby korzystać z czatu. Chyba. Połowa za nami. Skoncentrujmy się lepiej na ćwiczeniach, nie na gadaniu. Hop. O tak, dobra. 10 przerw. Mam nadzieję, że pamiętacie o tym, żeby nie dotykać łokciami maty, tylko całe dłonie uderzają o matę i zwróćcie uwagę, tyłek zostaje na macie, nie podnoszę tyłka do góry. Gotowi? Trzecia. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Siedem. Osiem. Dziewięć. 10. Koniec czasu. I ostatnia seria za nami. Pamiętajcie, przy ćwiczeniach technicznych, czyli na przykład przy robieniu padów, nie musicie się spieszyć. Lepiej zrobić kilka razy mniej, a zrobić pady dokładnie. Go! Ostatnia seria. Hop!
O, dobra. Pa w tył skończony. Znowu w czasie, kiedy zakończymy jedno ćwiczenie, czekamy na następne. Możemy zrobić krótką przerwę na picie. Miało to być lżejsze ćwiczenie, ale na pewno mięśnie brzucha działają od tego podnoszenia nóg. Jak dobrze zrobiliście, na pewno czujecie te mięśnie. Co my tu mamy dalej? Dobra, teraz damy sobie trochę w kość. Robimy wykroki. Będzie to wyglądało w ten sposób. Plecy trzymam, plecy prosto, brzuch napięty, stajemy. I teraz najpierw lewa noga z kolanem prawie do ziemi. Wracamy i prawa noga. Hop. Tak zwane wykroki, z tego co kojarzę, robiliście to z trenerem Marcinem. Dobra, za dużo nie będę robił, bo się tu zmęczę i nie dam rady. Gotowi? Przygotowani wszyscy? Uwaga, 3, 2, 1, jedziemy, 4 razy 20 sekund, raz, dwa. Nogi, bardzo ważne mięśnie w judo, przy wszystkich rzutach pracujemy na nogach, więc trzeba dużo tych ćwiczeń robić. Łopatki możecie złączyć w ten sposób. Odchylamy barki do tyłu. Hop. Hop. 10 sekund przerwy. Dobra. O, chyba dzisiaj będziecie mocno zmęczeni, dobrze się będzie spało. A ja, jeszcze nie kończymy tego treningu, ja się już zastanawiam, co będzie na następnym. Gotowi? Go! Raz. Dwa. Trzy. 4, 5, 6, 7, połowa za nami, 8, 9, 10, raz, 2, 3, dobra, dwie serie zrobione, jeszcze dwie, dwa razy wykroki, a później zrobimy pady w bok. Go! Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Siedem. Osiem. Dziewięć. Dziesięć. Raz. Dwa. 12. Całkiem niezła. Średnio. Dobra, przed nami ostatnia seria wykroków. Go! Z drugiej strony teraz. Nie wiem, czy doda mi to siły, czy nie, ale tonący brzytwy się chwyta. Warto próbować wszystkich rozwiązań. Ok, kończymy wykroki, jak zawsze po 2 minutach przerwa na coś do bicia. W międzyczasie mogę was zaprosić na jutrzejszą Akademię Ninja na naszym kanale na YouTubie. Pokaże się taki film przygotowujący was do obozu Ninja Camp, który mam nadzieję będzie w wakacje. Zobaczymy, jak będzie z terminami. To informacja bardziej dla waszych rodziców, ale Akademia Ninja, każdy z niej może skorzystać, pobawić się w prawdziwego wojownika, bo jak pewnie wiecie, każdy ninja był mistrzem judo i w ogóle mistrzem dalekowschodnich sztuk walki, więc trzeba się doskonalić w każdych warunkach, próbować zwiększać wachlarz swoich umiejętności. Dlatego jutro Akademia Ninja. Bądźcie gotowi i czujni jak wojownicy ninja. Jedziemy pady w bok. Zrobimy to tak. Pierwszą serię będziemy robić na prawą stronę, drugą serię na lewą stronę. Prawa strona, czyli wtedy, kiedy dotykamy prawym bokiem maty i uderzamy prawą ręką o matę. Lewa strona, wtedy, kiedy spadamy na lewy bok i lewą ręką tak zwane klaszczemy o matę. Gotowi? Go!
Jedziemy, jedziemy, jedziemy. Ja coś muszę pomyśleć nad tym stoperem. Jak to lepiej zorganizować? Hop. Raz. Czasu mi trochę uciekło, ale nie pokazałem wcześniej ćwiczenia. Mam nadzieję, że pamiętacie, siadamy w rozkroku, łączymy nogi na boczek, uderzamy ręką o matę. Hop, łączymy nogi na boczek, uderzamy ręką o matę. Kolejna seria to ćwiczenie na lewą stronę, czyli prawa ręka na brzuch, lewa ręka nad nogą. Gotowi? Go! Raz. Siadamy w rozkroku. Łączę nogi, przewracamy się na lewy boczek, uderzamy ręką o matę. Oczywiście jak ktoś potrafi to już dobrze zrobić, to stara się robić jak najszybciej, ok? Tak. 5 sekund jeszcze. I ostatni pad w bok. Yoko Ukemi. Dobra. I znowu będziemy ćwiczyć na prawą stronę, czyli prawa ręka już gotowa. Głową dalej nie dotykamy maty czy podłogi. Pilnujcie tego, żeby głowa była w górze. Start. 2, 3, 4, 5. Łączymy nogi. Pamiętajcie, nogi ostatnio też ćwiczyliśmy w pozycji jak do padu. Przód. Przerwa. Dobra. I ostatnia runda na lewą stronę. Ćwiczyliśmy to ćwiczenie ostatnio. Jedna noga całym bokiem, krawędzią stopy na macie. Druga w ten sposób. To jest pozycja końcowa. Po padzie start. Już robimy. Robimy, robimy, a ja będę mówił. W ten sposób nogi. To jest pozycja końcowa w padzie bok i w padzie w przód z przewrotem. Jedziemy dalej. Lewa strona. Hop. I końcóweczka. Ostatni raz. Stop. Dobra. Zakończyliśmy pad bok. Nie wiem, czy to głośno było słychać, ale moje zabezpieczenie antypoślizgowe dla dywanu się zepsuło. Dobra. Którą my tu mamy godzinę? Jeszcze mamy 5 minut, czyli zdążymy zrobić jedno ćwiczenie. Padu w przód bez przewrotu nie będziemy robić w tej tabacie. Zrobimy ćwiczenie, które pozwoli Wam się nauczyć lepiej przewrotu w tył, albo po prostu popracujemy nad mięśniami brzucha. To znaczy z siodu płaskiego w ten sposób nakrywamy się nogami. Hop, z jednej strony głowy. A od przodu będzie to wyglądało tak. Z drugiej strony, hop, tu. Wracamy do siadu, ok? To będzie nasze ostatnie ćwiczenie z tabaty. Im wyżej podniesiecie ręce, przepraszam, nogi, tym lepiej. Pracujemy nad mięśniami brzucha i pomoże nam to w nauce przewrotu do tyłu. Gotowi? 3, 2, 1. Go! Jedziemy. Jak ktoś nie daje rady, żeby dotykać stopami maty za głową, to podnosi nogi jak najwyżej po prostu. Hop. Ok, 10 sekund przerwy. Im wyżej podniesiecie nogi, biodra, tym lepiej pracuje Wasz brzuch. I łatwo będzie zrobić przewrót do tyłu. Jeżeli Wam na razie nie wychodzi, nie przejmujcie się, to kwestia czasu. Czasu z treningiem oczywiście. Hop. 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 O tak. Dwie serie za nami, połowa jeszcze. Jakbyście mieli problem z nauczeniem się przewrotu w tył, to na koniec pokażę Wam jeszcze ćwiczenie, które Wam to ułatwi. Trzecia seria, go! Hop. 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 Hop.
Okej. Okay. I za chwilę ostatnia seryjka. Okej? Krótka przerwa, jeszcze 3 sekundy. 2, 1. Jedziemy. Go! Wracamy. Powrót. Powrót. I koniec. Ostatnie ćwiczenie Tabaty za nami. A ja zgodnie z obietnicą pokażę Wam, jak spróbować nauczyć się przewrotu w tył, gdyby komuś to nie wychodziło. To ćwiczenie, które robiliśmy przed chwilą, to jest bardzo dobre ćwiczenie do tego. Po prostu im mocniej wyrzucicie nogi do tyłu, tym łatwiej Wam będzie zrobić, a może zrobicie przez przypadek nawet przewrót w tył. Dobra? Pamiętajcie o tym, że łatwiej jest robić wtedy, kiedy głowę macie z jednej strony, nogi lecą tutaj, gdzie jest ta wolna przestrzeń. Prawda? Jeżeli zrobimy to na wprost, trudno będzie, szczególnie u przedszkolaków, zrobić taki klasyczny przewrót tył, więc robimy ten przewrót tył przez bark. Jeżeli ktoś ma jeszcze problemy, tylko musicie mieć miękki materac albo jakiś miękki dywan, podkładamy sobie jakieś podwyższenie, to może być poduszka na przykład, na łóżku super się będzie robiło, jeżeli postawicie sobie poduszkę, albo zwiniecie kołdrę w taki rulon, siadamy, ręce na kolanach, powoli zsuwam się na plecy, zwijam się w kuleczkę, zsuwam się na plecy. Hop. I dzięki takiemu rozpędowi waszego ciała łatwiej będzie wam zrobić przewrót tył, tak? Siadam sobie i powoli. Hop. Musicie tylko pamiętać o jednej rzeczy, żeby głowę faktycznie dawać na bok. Ucho przykładamy do barku, wtedy robimy przewrót tył i nie puścić głowy luźno do tyłu, żeby nie uderzyć się o podłogę, szczególnie jak ćwiczycie na jakimś dywanie, a nie na łóżku. Na łóżku to będzie mniejszy problem. Dobra, chłopaki i dziewczyny z najmłodszej grupy, żegnam się z wami. Tym razem zrobimy ukłon w klęku. Przypominam, kolana, żeby były dobrze ustawione. Łączymy dwie pięści. Jak tu zmieszczą się wasze dwie pięści, to właśnie jest dobry klęk, czyli po japońsku seiza. Jak będzie za szeroko, też nie jest dobrze. W ten sposób ręce na udach, klata do przodu, postawa rej. Oczywiście standardowo już ze mną. Legieniowa piąteczka. Dzięki wam bardzo. Jak chcecie, oczywiście zostańcie. Jeśli nie, to do zobaczenia w środę. Czy koc może być? No, do przewrotu w tył pewnie, że może być, tylko trzeba uważać, bo jest bardziej twarda powierzchnia. Grupa biało-biało-żółte pasy, ta starsza, dajcie mi chwilę, przerwa na coś do picia i wracam do was. Ubieram judogę. Ubieram judogę, bo musi być zbiórka. Pochwalcie się, kto jest, kto z nami ćwiczy. Karolina, dziękuję. Stefan jedzie dalej. A tata stara się przeżyć. Tata, jak przeżyjemy oboje, to będzie dobrze. Stefan, mam nadzieję, że jesteś gotowy, bo jak drugi raz zrobisz taki trening, to będziesz naprawdę, naprawdę mocny. Dobra, jestem w judodze. Cześć wszystkim. Witam w kolejnej grupie, na następnym treningu. Oczywiście, jeżeli ktoś widział to, co robiliśmy przed chwilą, powtórzymy sobie na rozgrzewkę ćwiczenia z Tabaty. Tabata to jest, to są takie ćwiczenia, w których 20 sekund ćwiczymy, 10 sekund mamy przerwy, później znowu 20 ćwiczymy, 10 mamy przerwy. My będziemy to robić, klasyczna Tabata trwa 4 minuty. My skracamy ten czas do połowy, na 2 minuty, tak żeby każde ćwiczenie zrobić 4 razy i w ten sposób będziemy mieli większy wachlarz ćwiczeń, które dzisiaj na treningu zrobimy. To będą ćwiczenia takie rozgrzewkowe, wzmacniające, motoryczne. To będą ćwiczenia techniki w parterze i w pozycji stojącej, to co robiliśmy do tej pory, i to będą pady. I na końcu, mam nadzieję, że wystarczy nam czasu, że się zmieścimy, że dobrze to policzyłem. Zrobimy sobie krótkie rozciąganie, którego nie zdążyliśmy zrobić w grupie przeszkolnej. Dobra, zbiórka w pozycji stojącej, pięty razem.
Postawa. Rej. Ukłon. Możecie ściągnąć sobie górę od brzuchogi. Wygodnie się ćwiczy w koszulce. Ja znowu zostawiam, ale przypominam, zbiórka musi być. Nie, teraz nie było na biały pas. Na biały pas, biały, biało-żółty będzie teraz. Dobra. Zaczynamy od biegu w miejscu. Postawię sobie teraz ten swój stoper bliżej, bo będą proste ćwiczenia na początek. Gotowi? Go! Bieg w miejscu, 20 sekund. Jak już wspominałem na grupie tej pierwszej, być może 10 sekund, połowa. Witam judoków z zaprzyjaźnionych klubów, z klubów Dolnego Śląska i nie tylko. Postanowiliśmy podzielić się treningami, stop 10 przerwy, treningami z judokami z Sobótki, Świdnicy, Obornik i wielu innych miejscowości, Jeleniej Góry, żeby mogli z nami też poćwiczyć. Uwaga, start! Biegniemy dalej. Także jeżeli ktoś z Was tam jest, witam Was serdecznie i oczywiście zapraszam na wszystkie nasze treningi. Jak będziemy trzymać formę, podnosić poziom sportowy, będzie nam lepiej na zawodach, w rywalizacji, w treningach wspólnych i na pewno będzie lepsze samopoczucie. 3 sekundy zostały. Stop. 10 przerwy. Za chwilę znowu bieg w miejscu. Jeszcze 2 razy. Uwaga. Go. Kolana podnosimy do góry. Im wyżej, tym lepiej. Pomagamy sobie tu rękami. Połowa. Stop. 10 przerwy i za chwilę trzeci raz. Czwarty. Go. Połowa. Mam nadzieję, że teraz lepiej słychać ten stoper, a jak nie słychać, to będę mówił. Stop. 4. raz za nami, od razu bez wielkiej przerwy. Będziemy robić teraz pajacyki, ok? Gotowi? Go! Prosimy, rzut oka, która godzina. Ok. Hop, hop. 10 sekund. Stop. I za chwilę dalej. Pajacyki, mamy tu kilka konkretnych ćwiczeń, też ćwiczenia z judo, te techniczne, rzuty i tak dalej. Start. Druga seria pajacyków, te techniczne ćwiczenia też będziemy wykonywać w formie tabat. 20 sekund ćwiczeń, 10 przerwy, więc trzeba będzie się dobrze orientować. Stop. Krótka przerwa dla rozluźnienia, można sobie pochodzić. Na pewno nie siadamy. Uwaga, go! Połowa. Stop. I za chwilę ostatnia seria pajacyków, a ja w przerwie sprawdzam, co my tu mamy dalej. Uwaga, go!
Połowa. Trzy sekundy, dwa, jeden, stop. Ok, dobra. Zakończyliśmy pajacyki, pierwsze dwa ćwiczenia za nami. Jedziemy dalej od razu, bez żadnej przerwy. Jeszcze trochę mocnych ćwiczeń, później zrobimy jakieś wyhamowanie i pojedziemy dalej. Stefan, ty już znasz to ćwiczenie. W pozycji do pompek, brzuch napięty, tyłek nie za nisko ani nie za wysoko. Pokażę od boku, nie w ten sposób, nie tak, staram się, nie tak. Ręce proste, trzymam plecy, głowę, biodra mniej więcej w jednej linii. I teraz na sygnał skaczemy do rozkroku nogami, nogi razem, hop, hop. Jeżeli ktoś będzie czuł, że za bardzo się zmęczył, może chwilę odpocząć w pozycji podporu przodem, czyli takiej do pompek, ale starajcie się nie gładź. Nie kłaść na ziemię. Cztery razy, bardzo trudne ćwiczenie. Pod warunkiem, że się dobrze zrobi. Uwaga. 3, 2, 1. Go! To nie musi być bardzo szeroki rozkrok. Połowa. Przerwa. Sami widzicie, że ćwiczenie nie jest łatwe. Dopiero pierwsze 20 sekund. Jeszcze trzy takie serie przed nami. Zrobimy drugą stroną. Go! Ok, przerwa, dopiero połowa. 3, 2, 1, stawiamy się, jazda, jedziemy, 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 jedziemy mocno. Sekund przerwy. Jest judo coś takiego jak kiai, taki okrzyk strzepony ze środka. Pełną moc wtedy dajemy z siebie. Można to zrobić w domu. Uwaga, czwarta seria, go! Jak już nie macie siły, można krzyknąć sobie mocno. Wtedy jest pełna mobilizacja i łatwiej będziecie się żyć. Ok, zakończone, trzecie ćwiczenie, przed nami jeszcze całkiem sporo, przerwa na coś do picia. Ja na szczęście, Stefan przyniósł wodę tacie, ja mam wszystko przygotowane. Wiedziałem, co zaplanowałem, wiedziałem, że będzie ciężko. Jedziemy dalej, tabatka z padami w tył. Trochę popracujemy nad brzuszkiem. Gotowi? Siadamy, z siadu robimy pad w tył i wstajemy. Ok, przećwiczymy sobie pady do egzaminu na biało-żółty. Pas biały i biało-żółty. Uwaga, 3, 2, 1, siad płaski, pad w tył, start. Broda do klatki piersiowej,
Głową nie dotykamy maty. Połowa. Stop. Ok, przerwa. Za chwilę druga, trzecia i czwarta seria. Nie jest łatwo, ale to jest jeden z prostszych ćwiczeń, które mamy zaplanowane na dzisiaj. Gotowi, go! Hop. Połowa. Dziesięć sekund przerwy i jeszcze 40 sekund spadłem w tył. Uwaga, 3, 2, 1, go! Połowa. Stop. 10 sekund przerwy i za chwilę ostatnie ćwiczenie. Start. Hop. Połowa. Stop. Ok. Dobra. Trochę odpoczęliśmy przy padzie w tył. To było luźniejsze ćwiczenie, więc przejdziemy do ćwiczenia trudniejszego i znowu zejdziemy na dół do padu w bok na prawą i lewą stronę. Ćwiczymy przysiady, ręce, nogi, stopy na szerokość barków, taki półprzysiad, plecy prosto, żeby nie uginać się w ten sposób, nie tak prosto, hop. Ręce do tyłu, jak schodzimy na dół, ręce do przodu, starajcie się nie odrywać pięt od maty. Cały czas stoimy na pełnych stopach. 4 razy 20 sekund. Uwaga, 3, 2, 1, go! Pamiętajcie o tym, żeby kolana nie schodziły się do środka, też w ten sposób nie robimy przysiadu. Hop. 10 sekund. Nie musi być pełny przysiad, pół przysiad wystarczy. Stop. 10 przerwy i za chwilę jedziemy dalej. Od boku. Uwaga. Go. Pięć sekund jeszcze. Stop. Ok. 10 przerwy. Przerwa bardzo szybko mija. Ćwiczenia się dużo, przerwa szybko mija, bo już zaczynam. Uwaga, go. Hop. Połowa. Stop. Dobra, przed nami ostatnie 20 sekund na przysiady. A za chwilę przygotujcie się, zrobimy od razu pady w bok. Mam nadzieję, że nikomu nie muszę przypominać, jak to wygląda. Zaczynamy z siadu rozkrocznego. Gotowi? Go, przysiad jeszcze. Hop. Od razu później pojedziemy pady w bok, więc kto skończy przysiady, siada w rozkroku i będziemy ćwiczyć pad w bok.
Najpierw 20 sekund na prawą stronę, później 20 sekund na lewą stronę. I tak 4 razy. Stop. Dobra? Mam nadzieję, że już siedzicie. Włączam stoper. Pad w bok na prawą stronę. Go. Oprost krok, ręka na brzuchu. Raz. Cały czas prawa strona. Prawa jest wtedy, kiedy prawą ręką uderzę w matę i kładę się na prawy bok. Pamiętajcie, nie lecę do tyłu, tylko na bok, tak żeby spadł na żebra. Tak, może być obrazowo. O właśnie. Dobra? Poprawiam swoje dojo. Małe. Lewa strona, czyli prawa ręka na brzuchu, lewa strona, lewa ręka do góry, spadamy na lewy bok, go! Hop, raz, hop, dwa, hop, trzy, hop, cztery, połowa za nami, pięć, sześć, siedem, o, przerwa. Wracamy znowu do padu w bok na prawą stronę. Jeszcze mamy chwilkę. Uwaga. 3, 2, 1. Go. Jedziemy. Pamiętajcie, nie trzeba tych ćwiczeń robić bardzo szybko. Trzeba je zrobić przede wszystkim dokładnie. Połowa poszła. Okej, okay. I lewa strona pad w bok, a później od razu zrobimy sobie 10 razy pad w przód bez przewrotu. Nie będziemy tego robić w formie tabaty. Gotowi, go! Ostatnia seria, pad w bok na lewą stronę. I ostatni. Hop. Dobra. Koniec tego powtórzenia. Ja poprawiam matę. Nie robimy żadnej przerwy. Jeszcze zrobimy sobie z kolan 10 razy. Pad w przód bez przewrotu. Klękamy w lekkim rozkroku. Nogi w ten sposób. Zrobimy sobie to w niskiej pozycji. Ręce przed sobą. Przypominam. W ten sposób łapki. Patrzymy między dłonie. I robimy brzuchem, nie dotykamy maty, nie idzie brzuch do dołu, cały czas mięśnie napięte. Hop, w ten sposób stopy podnosimy do góry, brzuch do góry i teraz odbijamy się. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Pamiętajcie, całymi przedramionami dotykamy podłogi. Siedem. Nie lecimy na same ręce, albo same łokcie. 8, 9, hop, i 10. Hop. Dobra, teraz przerwa na coś do picia i jedziemy dalej. Ktoś tu pyta. Czy zmęczeni? Ja na pewno. Mam nadzieję, że wy również. O to w zasadzie chodzi. Na treningu, żebyśmy się nauczyli, trochę zmęczyli, przedentrenowali organizmy. Dobra. Następne ćwiczenie, już zahaczałem trochę o technikę judo. Pierwsza rzecz, robiliśmy już wejścia do kesegatame, trzymania, trochę w innej formie. Ale ćwiczenie będzie bardzo podobne. Zrobimy to też tabatę z tym ćwiczeniem. Popatrz, robię podpór przodem, podobnie jak do pompek, tylko nogi trochę szerzej. I teraz pierwsze powtórzenie, lewa ręka do góry, prawa noga, hop, do przodu. Siadam do kesegatame i teraz wycofuję się, hop. Drugie powtórzenie robię na lewą stronę, prawa ręka do góry, lewa noga do przodu.
I znowu wycofuję się. Raz, siadam do kesegatame, wracam. Dwa, kesegatame na lewą stronę, ok? Prawa, lewa strona. Jeszcze raz pokażę od boku, jak to będzie wyglądało. W podporze przodem, w ten sposób. Tak, podnoszę rękę do góry, hop, wyrzucam nogę, biodra, brzuch do przodu. I teraz wracam, podnoszę całe ciało, opieram rękę, hop, wraca noga, lewa strona, hop, prawa, hop, lewa, ok? Mam nadzieję, że potraficie to zrobić. Niestety nie mogę was skontrolować, ale musicie sami zrobić lepiej, wolniej. Przemyślcie sobie, czy ten ruch na pewno jest poprawny. Już powiedziałem to nieraz dzisiaj. Lepiej zrobić powoli, dokładnie, niż szybko i jakoś niechlujnie, tak żeby to, żeby się źle tego nauczyć. Gotowi? 4 razy 20 sekund. 3, 2, 1, go! Hop, raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Siedem. Osiem. 9, 10, raz, dwa, przerwa, ok, brzuch do przodu, noga do przodu mocno, powoli i dokładnie, dobra, zbliża się, następna seria, uwaga, start, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, 6, 7, 8, 9, 10, raz, 2, ok, druga seria za nami, za chwilę trzecia i czwarta, ciężko, nie? Też mi ciężko, gotowi, start, hop, hop, trzecia poszła, oderwę sobie moją konstrukcję do maty, bo się nie sprawdza. Czwarta seria, ostatnia. Uwaga. Start. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Siedem. Połowa. Osiem. Dziewięć. Dziesięć. To jest właśnie to kiaj. Stop. Jak ktoś już nie ma siły, może sobie krzyknąć mocno. Wtedy trochę to pomaga. Trzeba wykrzesać z siebie sporo energii i jechać dalej. Ile my tu mamy jeszcze? 19 minut. 19 minut, zdążymy jeszcze parę ćwiczeń zrobić. Krótka przerwa na wodę. Sprawdzam nasz plan, co my tu mamy dalej. Mostkowanie. Bardzo ważne ćwiczenie przy wyjściu z trzymań. Robiliśmy to też już nieraz, coś tu. Chyba ktoś nam się tutaj wszedł na transmisję tylko po to, żeby komentować, albo nie rozumiem tych komentarzy, ale nie przejmujmy się. W każdym razie mostkowania, pięty, bardzo blisko bioder. Leżymy na plecach, robimy na zmianę. Raz na prawą stronę, raz na lewą, czyli podnoszę brzuch do góry. Skręcam się w prawą stronę i lewą ręką
po przekątnej jak najdalej sięgam i później pod drugą stronę. Lewa, kładziemy się, do góry brzuch, prawa strona, ok? Gotowi, leżymy, start. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, połowa, raz, dwa, trzy, brzuch mocno do góry, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dwadzieścia. 20 razy zrobione. Pamiętajcie, brzuch mocno do góry i ręką po przekątnej sięgamy jak najdalej za głowę, ok? Uwaga, start! Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, raz, dwa, trzy, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, dobra. Chyba mamy już dwie serie za sobą. Jeszcze dwie. Jeszcze dwie i przejdziemy do ćwiczeń pozycji stojącej. Start. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Powtórzę jeszcze raz. Brzuchy wypychamy mocno do góry. Stop. Dobra, ostatnia przed nami. Chwila przerwy. Ostatni raz mostkowanie. Gotowi? Start. Raz, dwa, trzy. Ręką sięgamy jak najdalej po przekątnie. Brzuch do góry, ręka daleko. Hop, 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 hop. Ok, dobra. Zakończyliśmy mostkowanie. Wstajemy z parteru. Przechodzimy do ćwiczeń w pozycji stojącej tachiwaza, przerwę na picie. Jak ktoś potrzebuje, może założyć sobie rzutogę. Dobrze, w formie tando kurenshu i dalej z czasem tabaty. Czyli 20 sekund ćwiczymy, 10 sekund przerwy, robimy wejścia do rzutów. Mamy Deashibarai, prawda? A ćwiczyliśmy z wyjściem do przodu. Możemy poćwiczyć sobie na jedną stronę 20 sekund, później drugą stronę 20 sekund. Tak będziemy to przeplatać. Mamy Deashibarai, Osotogari, Ouchigari. Co zdążymy dalej? Zobaczymy. Gotowi? Deashibarai, czyli wyjście nogą do przodu, to już sobie tłumaczyliśmy. Kto z nami ćwiczy, ten wie. Noga ugięta w kolanie, dużym kolanem zasłaniamy sobie duży palec stopy, brzuch do przodu. Hop, małym palcem podcinamy po macie, ręka ciągnie do dołu. Gotowi? Najpierw prawa strona, czyli podcinam lewą nogą. Raz, dwa, trzy, cztery, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Raz, dwa. Też nie trzeba się spieszyć, lepiej zrobić rzut dokładnie. I teraz lewa strona, czyli lewa noga do przodu, prawą podcinamy. Gotowi? Raz, dwa. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Raz, 2,
kto potrafi, to przyspieszamy trochę. 4. Koniec. Dobra, znowu zrobimy teraz na prawą stronę. Przypominam cały czas, noga musi być ugięta w kolanie, brzuch do przodu, żeby nie robić czegoś takiego. Tak, nie uginamy bioder bokiem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Raz, dwa, trzy, cztery. Dobra. I lewa strona. Tak, pokażemy sobie. Pięć sekund jeszcze. Gotowi. Trzy, dwa, jeden. Go. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, stop. Dobra? Następna technika, jaką spróbujemy, to osotogari. Prawa strona i lewa strona. Oczywiście zawsze ćwiczymy na dwie strony. Tak samo jak przed chwilą, noga ugięta w kolanie, brzuch do przodu. Ręce możecie trzymać sobie w ten sposób, żeby plecy mieć proste, żeby się nie pochylać, nie garbić. W ten sposób noga do przodu, palce ściągnięte, zamach do osotogari. Gotowi? Nie gotowi, bo jeszcze czas trzeba włączyć. Jedziemy, go. Raz, hop. Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć i koniec. Dobra, lewa strona to samo. Przygotować się. Prawa noga teraz. Pierwszy krok stawia. Hop i podcięcie. Uwaga, go! Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Raz, dwa. Ok, dobra. Znowu jedziemy na prawą stronę, czyli lewa noga pierwsza. Do góry, hop i do dołu. Uwaga, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Teraz koniec. Dobra, przed nami lewa strona. Ostatni raz osotogari. Uwaga. Trzy, dwa, jeden. Go. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Raz, dwa i koniec. Dobra, skończyliśmy osotogari. Mamy tu jeszcze na biało-żółty pas ouchigari, kosotogari, ale zrobiło się już późno, więc mam dla was jedno ćwiczenie, które będzie nam pomagało nauczyć się rzutów obrotowych, czyli na przykład sobie nagle ogoszy i tak dalej. Z tym pasem będzie nam łatwiej to wykonać. Pokażę wam takie ćwiczenie, możecie sobie ćwiczyć to w wolnym czasie, którego teraz jest dość sporo. Znowu nie trzeba się spieszyć. Staję tak, żeby mój pas miał między nogami. Nauka obracania się. Wyobraźcie sobie, że przed wami stoi partner, przeciwnik i trzeba
obrócić się do niego plecami, rzucić na taki rzut, na przykład jak Soinaga, czy Ogoshi i wiele innych, tak? Stawiam nogę po przekątnie, czyli tak, żeby dwie moje nogi były z tej samej strony paska. Raz, obracam się, znowu jedna noga z jednej strony paska, druga z drugiej, pasek mam między nogami. I od razu wejście na lewą stronę, zaczynam lewą nogą. Po przekątnej stawiam krok, raz, dwa. Jestem plecami znowu do mojego przeciwnika. Mój przeciwnik stoi znowu tutaj, wejście na prawą stronę. Prawa noga, raz, dwa. Obracam od razu piętę, pokażę wam, jak to będzie wyglądało przodem. Stoję tak, że pasek mam między nogami. Noga po przekątnej, raz, dwa, tak? Na lewą stronę, zaczynam lewą nogą, raz, tu, po przekątnej, raz, hop, dwa, obracam też piętę, stoję plecami do mojego partnera. Najlepiej, gdybyście sobie to robili właśnie z partnerem, żebyście widzieli, czy jesteście w ten sposób jakoś bokiem, czy obróciliście się za bardzo do partnera. Trzeba stać plecami do partnera, po prostu raz, dwa, w drugą stronę, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa i stopy są ustawione równolegle do siebie, równolegle też do paska. Jak mamy jakoś te stopy ustawione krzywo, to znaczy, że coś poszło nie tak, dobra? Prawa noga, hop, dwa kroki, lewa noga, hop, dwa kroki, znowu stoję tak, żebym miał pasek w środku między swoimi nogami, dobra? Kończymy to, jeszcze mamy ćwiczenie z Tabaty, żeby na koniec tak dość konkretnie się tutaj zmęczyć. Robimy ćwiczenie na zmianę. Jedno ćwiczenie to będą pompki, a drugie ćwiczenie to będą wykroki. Czyli robimy pompki, później 20 sekund wykroki, później znowu pompki, później 20 sekund wykroki. Uwaga, włączam, jeszcze dla przypomnienia. Hop, noga do przodu, robię zejście na dół. Plecy prosto, później prawa noga, hop, lewa noga i prawa noga, hop, lewa noga i prawa noga. To będą wykroki, no i pompki oczywiście. Jak ktoś nie ma siły, może robić na kolanach w ten sposób. Kto jeszcze zachował trochę mocy na koniec, w ten sposób, hop, hop, przez 20 sekund. Gotowi? Uwaga. 3, 2, 1. Go. Wykroki. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Siedem. Osiem. Dziewięć. Dziesięć. Raz, dwa, trzy, koniec. Dobra, przygotowujemy się do pompek, czyli schodzimy na dół, do podporu przodem. Ostatnie ćwiczenia na dzisiejszym treningu, więc dajemy z siebie maksa. Bardzo, bardzo mocno trzeba ćwiczyć. Gotowi, go, jedziemy, pompki. Raz, dwa. OK, do góry i znowu wykroki, 4 sekundy zostały, gotowi, 3, 2, 1, go! Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Plecy prosto, schodzimy jak najniżej. Końcowa, stop. Dobra, i ostatnie 20 sekund pompek. Przygotować się. Schodzimy do podporu przodem. Uwaga, go, jedziemy. Yes.
Okej. Okay. Dobra, ostatnie ćwiczenie. Za nami, mam nadzieję, że dało wam w kość równie dobrze jak mi. I poćwiczyliśmy. Muszę się czegoś napić, żeby powiedzieć wam parę słów. Dobrze. Chłopaki i dziewczyny, dzięki za kolejny trening. Mam nadzieję, że mocno poćwiczyliście na początek tygodnia. Widzimy się oczywiście w środę z trenerem Maćkiem, w piątek z trenerem Marcinem. Zapraszam wszystkich. Jak chcecie, oczywiście możecie zostawać z nami przez całe 2 godziny treningów. Nie musicie kończyć po swojej grupie. Na pewno dużo się nauczycie i poćwiczycie, a trochę pośmiejecie z nas. Zapraszam oczywiście na Akademia Ninja od jutra na naszym kanale na YouTubie. Dowiecie się, jak walczą, jak żyją i co robią prawdziwi wojownicy ninja. To takie małe przygotowanie przed wakacyjnym obozem Ninja Camp, ale więcej szczegółów na Akademii Ninja i jeszcze za jakiś czas na waszych mailach i Facebooku. W czwartek zapraszam na, jak się okazuje, chyba nasz stały cykl Q&A, czyli pytania i odpowiedzi. Ostatnio jako pierwszy gość Judo Tigers to Rafał Kubacki, dwukrotny mistrz świata. Mam nadzieję, że oglądaliście. Mogliście zadawać na bieżąco pytania mistrzowi, jednemu z najlepszych zawodników judo w historii naszego kraju. A już w czwartek o 17.30 wywiad z Pawłem Zagrodnikiem, piątym zawodnikiem Igrzysk Olimpijskich z Londynu, trenerem młodzieżowych kadr Polskiego Związku Judo. Zapraszam serdecznie. Pytania możecie zostawić pod postem na Facebooku, który już jest, albo bezpośrednio w transmisji na naszym kanale. Zawodniczki, zawodnicy, postawa, rej, piąteczka, dzięki bardzo za trening, oczywiście możecie zostać, nie musicie. Dzięki za trening, Dawid, mam nadzieję, że obaj wrócimy do dobrej formy po tej kwarantannie. Tymczasem ja zakładam swoją judogę. Musimy się przywitać z najstarszą grupą i jedziemy na trening. Nie wiem, jak ja to wytrzymam, ale może jeszcze dam radę ten najbliższy czas. Okej, okay. Dobra, witam wszystkich w najstarszej grupie treningowej. Ci, którzy z nami zostali z poprzednich grup, super, że chcę wam się potrenować w tym czasie. Dziewczyny i chłopaki, jedziemy dzisiaj ćwiczenia z Tabaty. 20 sekund ćwiczymy, 10 sekund odpoczywamy. Każde ćwiczenie będziemy robić tak w czterech seriach, czyli będzie trwało to 2 minuty ćwiczeń, będzie bardzo dużo, jak już mówiłem w poprzedniej grupie. Jeżeli macie takie możliwości, ja nie mam, ponieważ jeżeli bym puścił muzykę, transmisja zostałaby zablokowana. Wy możecie w domu puścić sobie ze sprzętu grającego czy z portalu YouTube jakąś muzykę, która uskrzydli was, doda energii do pracy, tak żeby łatwiej wam było trenować, dać z siebie wszystko, wykrzesać maksymalną moc w czasie tych ćwiczeń. Ja bez muzyki, ale też postaram się jeszcze wykrzesać maksymalną moc z siebie, tak żeby nam się dobrze tu ćwiczyło. Będzie dużo ćwiczeń takich motorycznych, później trochę judo, aczkolwiek mniej niż na poprzednich treningach ze mną, ale też zrobimy kilka ciekawych ćwiczeń z judo. Trzymajcie za mnie kciuki, żebym dotrzymał wam tempa. Zaczyna zbiórka, zrobimy sobie pozycji siedzącej, sejza, czyli siadamy. Postawa, rej. Ok, do góry. Możecie ściągnąć sobie górę od judogi. Lepiej będzie wam się ćwiczyło. Na pewno będzie chłodniej.
w czasie tych ćwiczeń. Zaczynamy od pierwszego ćwiczenia, robimy bieg w miejscu. 20 sekund ćwiczymy, 10 przerwy, ja będę mówił, kiedy ta przerwa będzie gotowi. Go! Luźny, luźny bieg w miejscu. Spojrzę tylko, ogląda z nami tu 12 osób. Zobaczymy, kto wytrzyma do końca. Trzy sekundy. Stop. 10 przerwy. Jeżeli chcecie, możecie dodać sobie do tego krążenia ramion do przodu w tej serii. Ja już jestem mocno rozgrzany, więc na mnie ta rozgrzewka wpływa trochę inaczej. Gotowi. Start krążenia ramion do przodu jeszcze w tym biegu. Połowa. Przerwa 10 sekund, to teraz krążenia ramion do tyłu. 4, 3, 2, 1, go! Krążenia ramion do tyłu. Ja sobie te krążenia ramion już odpuszczam, bo ja jestem mocno rozgrzany, ale wy powinniście to robić. Połowa. Jeszcze jedziemy, jedziemy, jedziemy. Jeszcze chwila, 5 sekund. Stop. I przed nami ostatnie. Dalej możecie dodać krążenia ramion. Jedna do przodu, druga do tyłu w połowie. Ja powiem, kiedy będzie połowa, musicie zrobić odwrotnie. Ale z tymi krążeniami ramion gotowi. Go. Prawa do przodu, lewa do tyłu. Połowa, czyli ręce odwrotnie. Stop. Dobra. Następne ćwiczenie będziemy robić pierwszą serię pajacyki w ten sposób, drugą serię do przodu, czyli lewa noga z przodu, prawa ręka do góry i naprzemiennie zmieniamy. Ok? Dobra. Wszystko jasne, to są proste ćwiczenia, więc nie ma co czekać. Pajacyki, go! Połowa. Trzy, dwa, jeden, stop. Dobra. To teraz pamiętajcie, do przodu. 5 sekund. Jeszcze widzę tam wciąż tyle samo osób z nami ćwiczy, więc na razie wszyscy dają radę. Go! Hop, hop. Trzy, dwa, jeden, stop. Dobra. 10 przerwy, znowu teraz pajacyki. Takie klasyczne. Trzy, dwa, jeden, go. Jedziemy. Połowa. Stop. I znowu do przodu pajacyk. A w międzyczasie może powiem wam, w czwartek Q&A z Pawłem Zagrodnikiem. Mówiłem to na poprzedniej grupie. Uwaga, start. Trenerem kadry narodowej. Juniorów, młodszych juniorów. W zeszłym tygodniu pytania zadawaliśmy Rafałowi Kubackiemu, mistrzowi świata. A więc zapraszam w ten czwartek na wywiad z Pawłem Zagrodnikiem.
I może macie jakieś sugestie? Może macie jakiegoś gościa, z którym chcieliście porozmawiać? Stop. Dajcie znać i spróbujemy zaprosić go do naszego studia Judo Tigers. Dobra, łyk wody. Cześć Kuba. Kuba, trenujesz chyba na każdym treningu z nami. Jesteś super, fajnie, cieszę się. Widzisz, ty jesteś Kuba, a dwie osoby nie dały radę już po rozgrzewce. No nie wiem, Kuba, zmniejszyła się liczba naszych oglądających. Okej. Okay. Następne ćwiczenie, jakie mamy. Wykroki. Bardzo trudne ćwiczenie, nogi mocno dostają w kość. Stoję z przodem, bokiem wam pokażę. Hop, robimy plecy prosto, wykrok, przysiad jak najniżej. Zrobimy to samo, co w końcówce starszej grupy. 20 sekund wykroki, później 20 sekund pompki, później znowu 20 wykroki, 20 pompki. Przypominam o pompkach, jeżeli ktoś nie potrafi ich dobrze robić, może być na kolanach, starajcie się trzymać brzuch napięty, prosto plecy, hop, nie w ten sposób i nie tak. Albo normalne, klasyczne pompki, ale zaczynamy od wykroków. Gotowi? 3, 2, 1, jedziemy, go, wykroki. Raz prawą nogą wychodzimy do przodu, raz lewą nogą. Pamiętajcie o tym, żeby zmieniać stronę. Dobra. Przygotowujemy się do pompeczek, czyli podpór przodem. Kto daje radę, to kolana do góry. Uwaga. Start. Przerwa, wykroki znowu, 3, 2, 1, go, raz, prawa, lewa strona, cały czas podtrzymujemy zmianę stron. Dobra, przerwa, przygotowujemy się do pompek, czyli już na ziemię, podpór przodem i na sygnał, jedziemy, go! Pompki zrobione, dostałem w kość, okej, okay. Dobra, to było trudne, łyczek wody, wracamy dalej. Dobra, robimy teraz znowu naprzemiennie. Dwa ćwiczenia w tej tabacie. Najpierw mostkowanie, a później takie przejście do kesegatamy. Mostkowanie, przypominam, to już znacie na pewno. Pięty blisko bioder, blisko tyłka. Teraz znowu raz prawa strona, raz lewa. Najpierw podnoszę brzuch jak najwyżej do góry. Do góry, hop, skręcam ciało i po przekątnej ręką sięgam za głową i później kładę się na plecy w drugą stronę.
lewa, prawa ręka, lewa ręka, prawa ręka. To jest pierwsze ćwiczenie, drugie ćwiczenie, które będziemy robić w tej serii. W podporze przodem, w ten sposób. Przejście do kese gatame, trzymania. Podnoszę rękę do góry, noga do przodu, siadam do kese gatame. Wyobraźcie sobie, że tu macie swojego przeciwnika. Trzymam go ręką pod głowę, druga ręka za rękaw. Trzymam trzymanie kese gatame. I później od razu robię powrót, czyli podnoszę biodra, wracam nogą. Druga strona, skręcam ciało, prawa ręka do góry, hop, przepraszam, tutaj. I powrót. Raz, powrót. Raz, powrót, ok? To będzie drugie ćwiczenie. Zaczynamy od mockowania. Przygotować się, kładziemy się na plecach. Uwaga, start. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Mam nadzieję, że ćwiczycie w dobrym tempie. Dobra, następne ćwiczenie. Przejście do kese gatame. Raz prawa noga, raz lewa. Uskuteczniamy na zmianę. Hop, pod przodem. Hop. Raz. Wracam. Dwa. Wracam. Trzy. Cztery. Wracam. Pięć. Sześć. Siedem. Osiem. Wracamy. Dziewięć. Dziesięć. Dobra? Kładziemy się na plecach. Mostkowanie. Mocno brzuch wypychamy do góry. To jest ważne. Pięty pod tyłek. Go. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Siedem. Osiem. Dziewięć. Dziesięć. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Raz. Tak jest. Mostkowanie zrobione i pompki. Nie, przepraszam, co myśmy mieli? Kese gatame. Chyba ze zmęczeniem się trochę myli. Podpór przodem, uwaga. Raz. Wracamy. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, raz, dobra, poprawiamy dodo, przerwa na coś do picia, przechodzimy do ćwiczeń Stasiłoza. Dobra, luźno, wy już jesteście starsi trochę, więc wiecie, o co chodzi. Dash i barai, noga do przodu, podcięcie. Będziemy robić to na zmianę. Lewa noga, wracam, prawa noga. Dash i barai zrobimy tak, najpierw do przodu, a później poćwiczymy okuri ashi barai, czyli wtedy, kiedy podcinamy dwie nogi, przesuwamy się w bok, czyli stawiam nogę na bok. Raz, tu, odstawiam nogę, podcięcie. Raz, dwa. Raz, dwa. Ok? Czyli 20 sekund do przodu, idę na Dashi Harai. Podcinamy jedną nogę partnera, a później 20 sekund w bok Okuriashi Harai. Uwaga. 3, 2, 1, do przodu, Dashi Harai, start. Raz, wracamy, lewa. Dwa, luźniutko, mały palec po macie, biodra do przodu, noga podporowa ugięta,
patrzymy przed siebie. Yes. Hop, końcóweczka. Hop. Hop. Tak jest, dobra? I teraz przesuwamy się w bok. Zwróćcie uwagę. Raz, odcinam partnera, noga wraca i już staje jako noga podporowa do następnego rzutu. Gotowi? Go! Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Noga podporowa ugięta lekko w kolanie, żuł do przodu i z tej strony, gdzie podcinamy, ręka ciągnie partnera w dół do maty. Hop, 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 skończone. Dobra? Znowu idziemy do przodu. Lewa, odstawiam, krok, hop. Wracam do pozycji początkowej za każdym razem. Dobra? Trzy, dwa, jeden, go! Raz, wracamy. Dwa, wracam. Trzy, wracam. Cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Raz, dwa, trzy. Dobra, przerwa i znowu okuriasz i haraj, czyli przemieszczamy się w bok na jedną i drugą stronę od razu. Trzy, dwa, jeden, go. Raz, luźniuteńko. Staram się zachować prostą sylwetkę, żeby się nie wyginać na boki. O, o, o. Małym palcem wsiuramy po ziemi, tak? Podcinamy partnera jak najniżej przy macie. W tą wewnętrzną częścią, tą podeszwową częścią stopy. Dobra, skończyliśmy. Dashibaraj, Okuryashibaraj. Zaczynamy Osotogari. 20 sekund prawa strona i 20 sekund lewa strona. Tu ręce trzymam przed sobą, żeby mieć proste plecy, żeby się nie garbić, nie pochylać w ten sposób. Noga znowu podporowa do przodu, ugięta w kolanie. Wychodzę nogą do góry i teraz ten ruch do tyłu. Wtedy, kiedy rzucam partnera, musi być bardzo szybki, dynamiczny. Hop, i wypycham jeszcze żółw bioderko do przodu. I później lewa strona to samo. Wychodzę nogą do przodu, noga w tył, biodro do przodu, w tył. Okay? Ale staram się trzymać równowagę. Uwaga, Osotogari, go! Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, połowa, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, raz, dwa, dobra. Lewa strona. Jeszcze krótka przerwa. Noga podporowa ugięta i pełna stopa na macie. Nie odrywamy pięty do góry. Gotowi? Go! Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Siedem. Osiem. Dziewięć. Dziesięć. Raz. Dwa. Okej. Okay. Dobra. I znowu wracamy do prawej strony, a za chwilę po Osotogari ćwiczenia motoryczne, żebyśmy trzymali cały czas wysokie tętno. Gotowi? Prawa strona. Go. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, raz, dwa, ok. I ostatnia, lewa strona i od razu później przejdziemy do tabaty z przysiadami. Uwaga, trzy, dwa, jeden, go! Raz, dwa, trzy, cztery, pięć,
6, 7, 8, 9, 10. Raz, dwa. Ok, dobra, włączam od razu tabatę. Robimy przysiady, przypominam stopy na szerokość barków ramion, pełne stopy na macie, robimy taki półprzysiad. Hop, ręce do tyłu, nogi, ręce do tyłu, jak schodzimy w dół, dajemy ręce do góry i robimy półprzysiad, ok? Drugie ćwiczenie w tej serii, kładziemy się na brzuchu, ręce leżą albo tu z boku, albo można sobie wsunąć ręce pod pośladki, nogi prawie wyprostowane, hop, podnosimy nogi do góry w ten sposób, albo można dodać jeszcze wznos bioder. Gotowi? Zaczynamy od przysiadów. Uwaga. Go. Raz. Dwa. Trzy. Pięć sekund jeszcze. Ok, dobra. Kładziemy się na plecach. Ręce na ziemię. W trakcie ćwiczenia głowa najlepiej, żeby była uniesiona. Start. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Siedem, połowa, osiem, dziewięć, dziesięć, raz, dwa, trzy, cztery, ok, do góry i jedziemy przysiady, pamiętajcie, przepraszam, plecy proste przy przysiadach, nie garbimy się, nie pochylamy do przodu, uwaga, go, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, połowa, dziewięć, dziesięć, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, ok, dobra, na plecy, ręce pod tyłek, uwaga, go, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, połowa, osiem, dziewięć, dziesięć, raz, dwa, trzy, cztery, okej, dobra. Krótka przerwa i jedziemy rzuty. Słuchajcie, dwa tygodnie temu pracowaliśmy nad takim rzutem jak Uchimata i Haraigoshi. Spróbujemy sobie zrobić teraz wejście do Uchimata. Musicie uważać, bo będzie potrzebne trochę więcej miejsca niż zwykle. Spróbujemy zrobić to powoli, też w formie tabaty, ale staje, możemy się wspomóc paskiem. To będzie dobry pomysł. Kładziemy sobie pasek na podłodze. To nie musi być pasek, jeżeli macie jakąś linię po prostu na podłodze, to też możecie się odnieść do tej linii. Może to być sznurek, tam cokolwiek. Okay. Już mi się tutaj zepsuło. Tak, mamy staję tak, żebym miał pasek między nogami. I teraz zobaczcie, podchodzę do Uchimata, noga po przekątnej. Czyli stawiam dwie nogi, są z tej samej strony paska. Raz, hop, dwa. Dalej dwie nogi z tej samej strony paska. I teraz powolutku palce ściągnięte, nogę podnoszę jak najwyżej w górę.
podporowa noga lekko ugięta w kolanie, pełna stopa na macie, hop, noga w górę, jak najwyżej mogę się podeprzeć tutaj rękami o podłogę i teraz wracam, hop, raz, dwa, trzy, jestem w pozycji wyjściowej, przećwiczmy sobie to powoli i za chwilę będziemy robić szybciej, raz, dwa, pięta, zwróćcie uwagę, obracam się, pięta jest już w tamtą stronę, palce w kierunku tym, którym będę rzucał mojego partnera, hop, obrót, pa, noga do góry, podpieramy się rękami ze sobą, można tak zrobić, nie trzeba, jeżeli ktoś utrzymuje równowagę, raz, dwa, hop, trzy, wracam, raz, dwa, trzy, tylko przy pozycji początkowej mam nogi, jedną stopę z jednej strony paska, drugą z drugiej strony paska. Później całość rzutu jest z jednej strony pasa ćwiczymy. Raz, dwa, hop, trzy. Wracamy. Raz, dwa, trzy. OK? Drugą serię tabaty będziemy ćwiczyć na lewą stronę, czyli zaczynam lewą nogą. Raz, dwa, hop, trzy. Wracamy, tak? OK? Gotowi do tabaty? Przećwiczyliście sobie trochę? Wiecie? O, gotowi? 3, 2, 1, go! Raz. Wracam. Dwa. Wracamy. Trzy. Wracamy. Połowa. Cztery. Wracamy. Pięć. Wracamy. Sześć. Wracamy. Dobra, pamiętajcie przy nauce techniki, nie trzeba się spieszyć, lepiej zrobić powoli, dokładnie, niż zrobić to niepoprawnie i nauczyć się źle. Lewa strona. Raz. Dwa. Trzy. Wracamy. Cztery. Wracamy. 5. Wracam. 6. Wracam. Koniec. Dobra, za chwilę znowu. Prawa strona. Druga seria. Noga wysoko. Kto ogarnął już ruch, może to robić zdecydowanie szybciej. Tak. Raz. Dwa. Trzy. 4, 5, 6, 7, ok, dobra, i lewa strona za sekundę, to 10 sekund, bo tyle jest przerwy. Stajemy w rozkroku nad paskiem, gotowi, 3, 2, 1, go, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Okej, dobra, pasek zostawiamy. Krótka przerwa. OK. Dobra. Idziemy dalej z techniką. Mamy wejście do ipon soi nage. Zostawiam ten pasek. I teraz popatrzcie, będę robił to raz wejście na prawą stronę, raz wejście na lewą stronę. Czyli stoję w rozkroku nad paskiem. Noga po przekątnie, czyli ustawiamy dwie nogi z jednej strony pasa. Hop, obrót. Ćwiczyliśmy to w zeszłym tygodniu z kolei soi nage. I to już powinno być opanowane. Nogi lekko ugięte w kolanach. Ja przystawię pasek w ten sposób, żeby wam pokazać, jak to od przodu wygląda. Stoję w rozkroku nad paskiem. Raz, hop, dwa,
W drugą stronę to będzie wejście na lewo, czyli zaczynam od lewej nogi. Raz, dwa. Obracam się cały czas w tym kierunku. Raz, to jest wejście na prawą stronę. Dwa, wejście na lewą stronę. Gotowi? Ćwiczymy tabatę. 20 sekund. Prawa, lewa strona. Uwaga. 3, 2, 1, go. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Nogi lekko ugięte w kolanach. Sześć, siedem. Plecy prosto. Osiem, dziewięć, dziesięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Ok. Dobra, za chwilę jeszcze raz to samo. Nogi lekko ugięte w kolanach, plecy prosto. I staramy się sprawnie to już robić. Gotowi? Go. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziewięć. O jeden więcej niż za pierwszym razem. Dobra, jeszcze dwie serie i po sobie nagina zostało. Zrobię tu pauzę i dodamy sobie jeden element, jak ktoś taki trochę wzmacniający do tego rzutu. To znaczy, jak robię wejście, staram się zrobić półprzysiad, ale zachowanie tego, żeby plecy były proste. Nie robimy czegoś takiego, plecy proste. Dobra? Czyli półprzysiad, takie mocniejsze wejście, żeby popracować też trochę nogami. Uwaga, go. Półprzysiad, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Ok, dobra. Przerwa. Jak ktoś daje radę, może jeszcze niżej zejść na nogach. Jeszcze głębszy przysiad, mocniej popracuję. Uwaga, gotowi. Go, ostatnia seria do i po swojej nagi. Hop, hop. Hop, 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 i koniec. Dobra. Okej. Od razu wytłumaczę ćwiczenia z następnej tabatki. Podpór przodem jak do pompek. Stopy razem i teraz skaczemy 20 sekund. Nogi do rozkroku, później je łączymy. Ważne, żeby brzuch trzymać napięty, żeby brzuch nie opadał w ten sposób, ani żeby tyłek nie był za wysoko. To jest pierwsze ćwiczenie. Drugie ćwiczenie, jakie zrobimy, to wygląda w ten sposób. Ręce proste, jedna noga z przodu, druga z tyłu. I teraz jak najdalej wyrzucamy nogę do przodu. Hop, zmieniamy układ nóg. W ten sposób, ok? Proste do wykonania, ale męczące. Uwaga, podpór przodem, najpierw nogi wąsko, szeroko. Gotowi, 3, 2, 1, go! Hop, hop. Połowa. Przerwa do przodu, do tyłu. Ten pas jeszcze, który ja zwinąłem przed chwilą, jeszcze nam się przyda, jeszcze będziemy robić tak. Toshin, podpór przodem, uwaga, go, raz. Thank you.
Ok. Znowu nogi. Wąsko, szeroko za sekundę. Przerwa. Bardzo szybko ucieka, bo już zatrzymamy. Gotowi? Go! Jest jeszcze raz. Hop. Ok. I za chwilę ostatni ćwiczenie z tej tabaty, czyli nogi do przodu, do tyłu. Kiaj z japońskiego. Taki okrzyk z przepon, żeby dał wam moc. Gotowi, jedziemy, start. Jedziemy mocno. Hop. 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 Połowa. Koniec tej morderczej, przynajmniej dla mnie, serii. Przerwa na coś do picia. Okej. Jeszcze mamy tu chwilę, więc poćwiczymy technikę. Spojrzę na swój plan. Jaką my tu mamy? Aha, już mówiłem. Taiotoshi. Zrobimy taiotoshi. I zrobimy kouchigari. Ok? Może być z paskiem. Przesuwam matę do przodu. Taiotoshi też już na pewno każdy z was zna. Staję w ten sposób. Taiotoshi, nie zaczynam po przekątnej. Nie. Staję z tej samej strony pasa. Czyli robię dokładnie krok do przodu. Raz, dwa i trzy. Szeroko nogi, ugięte w kolanach. Chodzi o to trochę, żebym z boku stał partnera. Nie wpycham bioder przed partnera. Muszę być trochę z boku, bo taiotoshi to rzut przez nogę. Mój partner musi stać tutaj, prawda? Więc zwróćcie uwagę, gdybym zrobił krok po przekątnej, postawię klapki, będzie wam może łatwiej to zobaczyć. Hop. Gdyby tu stał mój partner, to gdzie moje klapki? Ja stoję naprzeciwko niego. Teraz jak postawię pierwszy krok po przekątnej, obracam się, to jestem centralnie plecami do mojego partnera. Tak rzuca się i Bonsai Nage, Ogoshi i kilka innych rzutów. Natomiast przy taiotoshi stoję lekko z boku partnera. Co nie znaczy, że bardzo z boku, ale lekko z boku partnera. Więc stawiam nogę naprzeciwko stopy partnera. Obrót. I teraz widzicie, że jestem z boku mojego partnera, prawda? Dopiero stawiam krok. Hop, o. I tu rzucam partnera przez nogę. W ten sposób będziemy ćwiczyć taiotoshi. Dobra. Przypominam, robiliśmy to ostatnio tak, że najpierw wchodziłem na taiotoshi w lewą stronę i później, przepraszam, w prawą stronę i później w lewą stronę. Ok, tu jest, tu wykonujemy taiotoshi. Pięta lekko oderwana od maty. Ciężar ciała na dwóch nogach równomiernie rozłożony. Nie możemy stać w ten sposób. Tu bardziej w tą stronę, tu będę ciągnął mojego partnera do maty, ok? To będzie taiotoshi na prawą i lewą stronę. Kouchigari może zrobimy w następnej tabacie, ok? Bo połączenie tego już byłoby trudne. Trochę sobie przedłużymy trening, delikatnie, ok? Gotowi? Albo już może bez tej tabaty zróbmy po prostu 20 wejść do taiotoshi. Gotowi? Raz. Hop. Wycofujemy się, lewa strona. Dwa. Stajemy. Trzy. Hop. Wyjście. Cztery. Pięć. Sześć. Siedem. Osiem. Wracam.
9, 10, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Dobra. Spróbujemy zrobić sobie teraz może wejścia tylko na prawą stronę. Dobra, bo niektórym może sprawiać trudność zmiana tych stron. Więc najpierw robimy tylko na prawą stronę, później tylko na lewą. Dobra, czyli zacznę sobie od boku. Raz. Dobra, w drugą stronę i też możemy znowu zaczynam prawą nogą. Będę się kręcił tu w kółko trochę, prawą nogą. Dwa. Stajemy równo. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, dobra. I jeżeli ktoś nie skończył, to kończę. A kto skończył, zaczyna ze mną ćwiczenia w lewą stronę, czyli zaczynam lewą nogą. Raz. Stajemy. Nie możemy zaczynać wejścia z takiego dużego rozkroku. Łączę nogi. Dwa. Trzy. I z przyspieszeniem. Cztery. Pięć. Sześć. Siedem. Osiem. 9 i 10. Dobra? Tyle z Tajotoshi. I ostatnie obiecane Kouchigari. Kouchigari rzuca się najczęściej wtedy, kiedy partner idzie na mnie, ciągnę go za sobą, ciągnę. Och, może nie, źle powiedziałem. Nie rzuca się wtedy najczęściej, ale między innymi tak się rzuca. Kouchigari można rzucać, kiedy dochodzę ja do partnera. Ciągnę partnera, obracam się o 90 stopni. Raz. Podcięcie, tak? Jeżeli miałbym swój pasek, będzie to wyglądało w taki sposób. Stoję nad paskiem, teraz op, noga na tą samą stronę, to noga prawa i podcięcie po pasku, tak? Raz, wracam. Dwa, małym palcem po macie przypominam, podcinamy, a noga podporowa ugięta. Ugięta noga, brzuch do przodu, podcięcie. Tak, i można oczywiście robić to na prawą i lewą stronę jednocześnie. Czyli stoję przodem do Was, obrót o 90 stopni, podcięcie. Wracam do początkowej pozycji i teraz obrót w drugą stronę. Zaczynam drugą nogą. OK? 20 razy ćwiczymy. Raz, wracam. Dwa, na lewą stronę. Prawa, trzy, wracam. Cztery. 5, luźniutko, 6, rozluźniamy się już, 7, 8, 9, małym palcem po macie, brzuch do przodu, 10, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, i 10. Coach Gary, to był ostatni rzut, ostatnie ćwiczenie na naszym treningu. Kilka informacji jeszcze do Was. Jutro Akademia Ninja z trenerem Maśkiem głównie. Pokażę Wam, jak żyją, czym się zajmują, co robią w okresie kwarantanny wojownicy Ninja. Będzie ciekawie, zapraszam serdecznie. W środę trening z trenerem Maćkiem, w piątek z trenerem Marcinem, a w czwartek Q&A, czyli pytania i odpowiedzi od naszego drugiego gościa, bo postanowiliśmy tą formułę przedłużyć, zrobić ją cykliczną. Tym razem gościem naszego programu, naszego studia, kanału Judo Tigers będzie Paweł Zagrodnik, trener młodzieżowych kadr narodowych, juniorów, młodszych juniorów, piąty zawodnik Igrzysk Olimpijskich w Londynie, były zawodnik klubu sportowego Czarni Bytom
Jeżeli macie jakieś pytania do Pawła Zagrodnika, świetnego zawodnika, obecnie trenera, zapraszamy w czwartek o 17:30 do zadawania pytań na żywo, albo możecie wcześniej te pytania zadać w komentarzu pod postem na naszym Facebooku. Tygrysy, dzięki Wam bardzo za kolejny trening. Trzymajcie się dzielnie w domach. Pamiętajcie o tym, żeby nie wychodzić. Trenujcie, możecie wracać do tych filmów, jeżeli chcecie coś powtórzyć, jeżeli było za mało czasu. Wracajcie sobie do treningów, uczcie się judo i spędzajcie miło czas z klubem Judo Tigers. Piąteczka legieniowa, do zobaczenia. Postawa.